Siemaneczko. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, dzisiaj zabieramy się za skończenie zbrojenia. Część elek już mamy przygotowane, belki praktycznie porozkładane, startery rdzenie poprzedłużane. Zostało nam poskręcać naroża. Trochę dało deszczu. No ale w koło już wszystko poobsypywane. Inwestor tu się postarał o to, żeby było jak chodzić. Przygotowane pod drenaż. Wzięliśmy stopę, także zostanie wszystko ubite i można będzie sypać kamyk. Zostało nam jeszcze do zrobienia tam beleczka schodów. No i oczywiście startery. To na komink ratownicy dołem górą. No i zaraz będziemy skręcali te naroża. Od razu podniesiemy całe zbrojenie na dystansach. Poustawiamy tak jak trzeba. I gotowe. No i co, dozbroimy to. Ile czasu nam starczy, to zaczniemy pewnie szalunki. Dzisiaj pogodę mamy pod znakiem zapytania. Jechaliśmy, to padało. Zobaczymy jak będzie dalej. W pierwszej kolejności powkładam wszystkie elki, tak żeby już to było poustawiane. Może zacznę od garażu. Dopóki Tomek tam będzie docinał i wyginał resztę elek, to ja zacznę już tutaj kręcić. No i co, idziemy kręcić. Co? Jak one gięte były? Na 60. Z jednej strony, z drugiej wychodzi 80. Tu jedną elkę, żeby jedno naroże, żeby nie kręcić dodatkowych elek, dlatego że tutaj będą elki i one będą chodziły jedna na drugą, to tu od razu wygięliśmy figurę. Tylko w tym miejscu będzie łączenie typu T, ale to tutaj spokojnie zgramy to. Lecimy z tym. Zbrojenia wyosiowane, poustawiane, belki mniej więcej po środku i zaczynamy. Pierwsze, tak jak to było widać na poprzednich filmach, w tym miejscu, gdzie mamy te przerwanie, teraz łączymy zewnętrzną z zewnętrzną. W tym miejscu przedłużamy elkę, czyli ta jedna krawędź jest dłuższa o szerokość strzemiona. Pamiętamy cały czas o zachowaniu 50-krotności średnicy pręta, jeśli chodzi o zakład, czyli w tym przypadku jak mamy 12 mm pręty, no to robimy zakład 60 cm i w tym miejscu przedłużamy o szerokość strzemiona. My tu zrobiliśmy 80, a tutaj gdzie już idzie po pręcie normalnie jest 60 cm. Ja staram się złapać tak, żeby później wszystkie razem skręcać, czyli pierwszą kręcę zewnętrzną, już mi się ona trzyma. Następną robię wewnętrzną, łączę z zewnętrzną i tu też w tym miejscu 80, w tym miejscu 60. I tu już, żeby nie piętrowało, to dokręcam do boku. Już je mogę razem ze sobą spiąć w tym miejscu. I następna zewnętrzna i tu też 60 do tego miejsca. I łączy się z wewnętrzną. I tu można byłoby tą jedną elkę robić 60 na 60, no ale my robimy wszystkie takie same. Na który? 6. I teraz już wszystko mogę sobie łapać. Wszystkie rogi skręcam, czyli te łączenia, w których się krzyżują. No i tyle, i po kolei. Nie zajmuje to jakoś długo, chociaż ich tu mamy około 80 do skręcenia sztuk. I ta sama historia na dole. Na dole już układam wszystkie od razu na gotowo.
i razem je łapię. Cyk. 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 Poustawiane. I można skręcać. Nie będę całości wam nagrywał. Później przejdziemy na łączenie typu T. Tam pokażę, o co chodzi. No i przechodzimy na łączenie typu T. Tutaj są dwie metody i obie są prawidłowe. Można łączyć zewnętrzne z zewnętrznymi i rozchodzić się w obie strony. Ewentualnie robić to na przemian, tak jak ja to robię. Czyli z prawej zewnętrznej przechodzę w stronę lewą. W ten sposób. I to łapię. To łapię, żeby mi nie spadło. I z lewej zewnętrznej przechodzę w prawo. W ten sposób. I też łapię, żeby mi nie spadło. I ta sama historia, skręcam wszystko razem. To już jest dość prosty temat tutaj. I to jest prawidłowe połączenie zbrojenia w miejscach, gdzie one się łączy prostopadle. I ta sama historia na dole. Jedna lewa w prawą, druga prawa w lewą. I w ten sposób się rozchodzą. I tu jest 200% pewne, że żaden kierownik wam nie powie, że jest to zrobione źle. No i przede wszystkim wy możecie spać spokojnie, że jest to połączone prawidłowo. I w ten sposób wykonujemy wszystkie. Na narożach 6 elek, na łączeniach prostopadłych typu T, elki 4. Tu jeszcze na schodach zrobimy belkę. I tutaj kratownica dołem i kratownica górą na stopę kominową. No i dobra, lecimy z tym tematem. Pogoda nas nie rozpieszcza. Kropi nam mży, no ale lecimy z tym tematem. Wszystkie elki mamy ogarnięte. No i zaczęliśmy już montować szalunki. W tym czasie, co ja robiłem, elki montowałem. Tomek przygotował trochę blatów. I lecimy. Na razie tylko montujemy w poziomie. Pierwszy wzięliśmy tu z ławy drutowej, z ławicy geodezyjnej. Bo tak jak pamiętacie, jak je robiliśmy, to ten poziom jest naszym poziomem wieńca ściany fundamentowej. I z tego rogu po kolei lecimy. I jak to montujemy? Kupiłem na próbę gwoździe, jak to mawia Paweł Bielenin, gwoździe betonowe. O długości 7 cm. Tego typu gwoździk. I tymi gwoździkami montujemy je do poziomu w fugę. Wchodzi naprawdę fajnie i idzie to ekstra szybko, także myślę, że w dniu jutrzejszym będziemy mieli temat szalowania praktycznie ogarnięty i będziemy prawie gotowi do betonowania. Oczywiście jeszcze odbiór kierownika budowy,
No i pomocować to szpilkami. No ale zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Dobra, działamy, pokażę, jak to montujemy. No i dobra. Przykładamy, jedno wystawiamy, a jedna idzie praktycznie na równo. Nie może wystawać nam tutaj. Cyk. Od razu do poziomu. Trochę niżej. Dobra. I tu sobie to przyłapię. To jeszcze palca przytegował. Cyk i zobaczcie, jak to wchodzi. Plunęło. Będzie. I następna spójna. Trochę młotek mam za lekki do tego. Czy możemy teraz na wymiar tą krótką zrobić i od razu po kolei. Tylko tą trochę do góry byś musiał mi gibnąć. Jeszcze? Jeszcze? Jeszcze ciut? Dobra. Może trochę za dużo. Tak o. I w spoinkę. Dobra. I to zdecydowanie wystarczy. Trzymają jak głupie. Oczywiście to jeszcze zostanie wypionowane i w środek pójdą szpilki, na górę pójdą laszki. No i temat jest zamknięty. 75 ma wejść. Takie dwa blaty w zasadzie można zrobić, nie? Na 75. 2-3 gwoździki, na takie dłuższe 3 gwoździki. Tak, żeby nam tylko to nie opadło do dołu. A mówię, trzymają jak głupie. Gwoździe betonowe. I po kolei teraz tu poziom. Tą zrobimy w poziomie. I tak po kolei będziemy przechodzili. Można by było też to robić od lasera. No ale myślę, że jak zrobimy to od poziomicy, to też będzie spoko. Dzisiaj jeszcze tylko to, może tą prostą, tylko damy radę zrobić, zobaczymy. I lekko do dołu. Tak zostaje. To i co, dłuższa może być, tak? Czy... To może być dłuższa, może. Cyk. Cyk. I już jest to wypoziomowane. Tu jeszcze wbijemy jednego. Może środkiem. Zjechać jeszcze, wziąć kilka tych gwoździ, bo tylko paczkę wziąłem na próbę. Chociaż ta paczka, podejrzewam, że nam wystarczy tutaj na cały ten szalunek, bo to tylko jest po to, żeby nam to wypoziomować i tyle. Później na spokojnie łapka i bez problemu myślę, że to wyjdzie. Tak mi się wydaje, bo sprawdzałem, jak próbuję w ten sposób wyjmować, ciągnąć, no to to trzyma mocno. Ale jak uderzę, to to już puszcza. No i tak to generalnie wygląda. Dzień pracy, jeszcze jeden dzień i praktycznie jesteśmy na finiszu tego etapu. Także jestem zadowolony z betonowych gwoździ. Robią robotę. Na pewno przyspieszają. Bo tak do tej pory nawiertaliśmy na wysokość wieńca, wkładaliśmy szpilki, opieraliśmy. No i też było nieźle, tylko że dużo więcej zabawy jest z wymierzaniem tego, nawiercaniem. A tak teraz, jak mamy już je obsadzone, wypoziomowane, to tylko wiertełkiem do drewna
przez dwa blaty szpilką skręcamy i temat jest gotowy. Z góry laszki i spoko, żeby nie rozparło. Dlatego też wystawiamy je trochę wyżej. Chociaż jeszcze temat przemyślimy, bo może wsadzimy rurki i też szpilki, tak żeby nam to nie przeszkadzało do zatarcia tego. Także jeszcze dzisiaj ja to przemyślę i zobaczymy, jak to wyjdzie. A na dzisiaj co? Dzięki, tradycyjnie łapeczki i widzimy się w następnym materiale.